Przysięgam, że tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji. I nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Byłam śledzona, rozpracowywali mnie. Myślałam o śmierci, ale chciałam żyć. Zadanie wykonałam. Zostałam oskarżona o kontakt z cichociemnym z majorem Andrzejem Czajkowskim, pseudonim Garda, oraz za przechowywanie banknotu 10-dolarowego. Przyszli po mnie 5 września 1951. Wtedy rozpoczął się kolejny etap mojej służby w Polsce.